Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny Inny Jack ląduje na kanale. Od The Rift Breaker dowiedziałem się z reklamy na Facebooku. Poważnie, patrzę jakiś trailer, jakieś gierki, no a kliknę sobie, patrzę głębiej i kurwa, ładne to. Ale patrzę też sobie, że niestety w zamkniętej formie i premiera gdzieś w 2020 roku. Niestety jeszcze nie możecie w to wszyscy natychmiast zagrać, kiedy robiłem ten film. Mimo, że nie lubię pokazywać gierek, jakich w pełni sami nie możecie pograć w pełni, to postanowiłem jednak to zrobić. Wyjątkowy wyjątek, pokazać The Rift Breaker ze względu na dwie rzeczy, o których za chwilę powiem. Autorzy gdzieniegdzie wysyłają dostępy, robią alfa testy oraz piszą do takich przydali indyczo-youtube growych jak ja, by leciutko ich gierkę zaprezentować przed premierą. Jeżeli chcecie zostać beta testerami, wpadajcie na Discord Rift Breaker, jest on podany na Steamie w podpiętym komentarzu. Może ktoś z was zostanie pobłogosławiony dostępem, macie tu jakąś, nie wiem, moją magiczną szansę ode mnie. Co jeszcze pozytywnie u mnie uniosło brwi, to właśnie pierwszy powód, dla którego podszedłem. Fakt, że XR Studios, jakie stoi za produkcją, to polska ekipa. A druga sprawa to, mało tego, to paskudniki z mojego miasta, przynajmniej tutaj u mnie zaczynali. Naprawdę spoko goście, mam z nimi kontakt bezpośredni, fajna sprawa. I kto wie, może kiedyś do nich wpadnę, kiedyś jak całe te wirusowe szaleństwo zejdzie i pokażę, jak to wygląda od ich strony. Nawet pogadałem też z lokalną gazetą u mnie w mieście, może zrobią im jakiś artykuł o robieniu gier. Jeżeli się pojawi, to gdzieś tam fotkę wrzucę na Face'a czy na Discorda. Zaczynali jako moderzy do Half-Life, później w 2009 roku zrobili Zombie Driver, a następnie w 2017 roku zrobili Exmorph Defense. Przyznam się bez bicia, bez klapsów, bez masochizmu, że The Rift Breaker najpierw przykuł moje pierwsze brodate oko grafiką. Tak, rzuciłem swoim okiem najpierw na grafikę, potem też zauważyłem to, że ta produkcja miesza w sumie aż trzy na pierwszy rzut oka drugim brodatym okiem, powiedziałbym, gatunki gier. I w sumie jestem ślepy, bo obie brodate gałki oczne zostały na ten tytuł rzucone. Super. Ale opisując, po pierwsze, The Rift Breaker to gra w gatunku Tower Defense. Musimy budować wieżyczki, mury, bronić bazy przed potworami. Po drugie, to gra z elementami budowania bazy, budowania też jakichś kopalni, dbania o surowce, wydobycie, produkcję, amunicję, zasilanie, połączenia energetyczne, mury obronne i mógłbym jeszcze wymieniać długo. Po trzecie, to nawet leciutki RPG, albo też hack and slash, minimalnie, bo mamy bohatera, tutaj powiedzmy bardziej mecha, w którym siedzi nasza bohaterka. Walczymy tą postacią w różnorodny, zaawansowany sposób, z użyciem różnych broni, umiejętności, dodatków, lutowania. I tak, w sumie w tej gierce istotne są też wyprawy naszym mechem, zdobywanie lutu poza bazą. Gra ma połączenie z Twitchem, z mikserem, jeżeli zechcecie streamować ten tytuł, macie dostęp, czy powiedziałbym, zdobędziecie dostęp, to widzowie na czacie mogą decydować o pozytywnych, negatywnych wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w grze. Na razie w pokazywanej wam wersji zamkniętej, bo planowane jest natychmiastowe wyjście do pełnej premiery, mamy dwie opcje gry. Kampania nie jest na razie dostępna. Po pierwsze, to rozgrywka wprowadzająca, gdzie mamy już zbudowaną bazę i możemy sobie świrować, wykonując kilka misji. Warto, by poczuć po prostu podstawy The Rift Breaker. Drugim trybem jest zwykły survival z podziałem na stopnie trudności oraz opcję tworzenia własnego stopnia. Możemy ustawić takie opcje, jak na przykład to, jacy twardzi będą przeciwnicy, jaką mają siłę, za każdą falą ataku czas przygotowania do walki, szybkość budowania itd. Mamy też opcję sandboxu, gdzie możemy budować się dowolnie, a przeciwnicy atakują wyłącznie, jak są sprowokowani. No, powiedziałbym, że prawie, bo mechanika The Rift Breaker jest bardzo podobna do Factorio, czyli nasza baza co kilka ważnych etapów jakby aktywuje całą hordę potworów, zostajemy zauważeni przez nie. Cały cel gry to praca i obrona, tak długo, by móc utorować sobie portal do powrotu na Ziemię w konkretnym czasie. Do dyspozycji w zamkniętej wersji mamy jeden z czterech biomów, dżunglę. Lądujemy w kombinezonie, wychodzimy jakby z tytułowego Rifta, rozwalając przepięknie graficznie wszystko wokół, takie jakby szczeliny w przestrzeni, musimy przetrwać do jej ponownego otwarcia. Nasz mech może kopać ręcznie, ale nie jest to bardzo wydajne. Szukamy pierwszego złoża surowców, wydobywamy, stawiamy centrum dowodzenia, pierwsze kopalnie, zasilamy z paneli słonecznych albo elektrowni wiatrowych. Co ciekawe, nasz mech ma tutaj swoją inteligencję i robi nam za wsparcie. Jest jakby takim tutorialem, czy powiedziałbym narratorem. Sugeruje zbudowanie zbrojowni, magazynów surowców, zadbanie o połączenia energetyczne do oddalonych działek na murach i zauważymy, że inne surowce znajdziemy też w innych częściach planszy, co zmusza nas do budowania tam mikromas, a niekiedy trzeba po prostu o nie walczyć z lokalną fauną, która nie jest za bardzo pokojowo nastawiona. Zaskakuje mega pozytywnie to, jak gra działa płynnie. Wygląda czasami masakrycznie ładnie. Ilość efektów fizycznych, aż czasami powiedziałbym, że
przytłacza, poważnie. Wszystko wokół nas jest fizyczne. Każde drzewo, kwiat, liść, trawa, obiekt, przeciwnik, więc nawet nasze ciosy powodują odcinanie się liści, ich unoszenie w powietrzu, kiedy ścinamy na przykład trawę na biomasę. Wszelkie wybuchy czy eksplozje mają wręcz niesamowicie ładne efekty w otoczeniu. Grawitacyjne, powiedziałbym, takiej fali rozchodzącej się, a spalanie nadchodzących dziesiątek potworów latem ognia tylko raduje oczy. Gdybym miał powiedzieć, że The Rift Breaker wygląda wręcz, no... sorry, ale muszę to powiedzieć, zajebiście ładnie, graficznie, to w ogóle bym nie skłamał. Jestem mega zaskoczony tym, jak ta gra bardzo ładnie wygląda i działa. Czasami mimo masy budynków, masy potworów, jakie nas nadchodzą, gra nie spada poniżej 60 klatek na 4K. Na 1440p nawet 90 klatek albo więcej. Oczywiście sprzęt do tej gry mam, powiedziałbym, właściwy. 2080Ti, 32 GB RAM, 6800K pod klapą, ale przetestowałem również na 970C plus stary model procesora i5 i też nie było najmniejszych problemów. Ale do pewnego momentu. Jednak jak każda chyba zamknięta alfa, wymaga jeszcze nieco prac nad optymalizacją, nad ilością klatek przy dużym, bardzo dużym poziomie rozbudowania, bo mając 3 bazy, każda z 20 działkami, 30 baterii słonecznych, 15 elektrowni wiatrowych, 5 normalnych, reaktor, pierdu, cała masa rzeczy, masę murów, gra zaczęła już po prostu spowalniać. Jak chodziliśmy, to było czuć, że gra chodzi wolniej. No ale ma prawo w takiej wersji, prawda? Bywają śmieszkowe miejsca, co też jest sporym plusem. Na przykład odblokowujemy kultywator, no co, spulchnia ziemi powoduje, że rosną na niej kwiatki, na biomasę. Jak może być nazwany taki budynek, albo jaki może mieć opis? This building, plants. Proste. Jest sporo minimalnie ukrytych mechanik, które zauważamy w trakcie gry. Z jednej strony są one oczywiste, z drugiej należy je wymienić, podkreślić i zauważyć. Jeżeli mamy dużą formę, powiedzmy, biomasy, gdzieś tam produkujemy całą masę takich rzeczy zielonych, dużo kultywatorów, to pracują one bardzo wydajnie, jeżeli im w żaden sposób militarnie nie przeszkadzamy. Ale wystarczy jedna iskra, by cała farma stanęła w płomieniach i rosła wolniej niż wszystkie kwadraty, kiedy są po prostu zapełnione trawą, bo to wszystko musi z powrotem odrosnąć. Ale te trawy mogą służyć za niezłą barierę obronną. Możemy je podpalić masowo, jeżeli jesteśmy otoczeni i w sumie nie zauważyłem tutaj jakoś idealnie, czy zadają one bardzo duże obrażenia, ale mam wrażenie, że jednak trochę zadają. Chwilę później nasza baza generująca dużo prądu za dnia, bo mamy masę baterii, czy powiedziałbym masę paneli słonecznych, nagle ma solidne problemy. Dlaczego? Bo zaczyna lać deszcz, burza, ciemno się robi, panele słoneczne nie generują energii. Tych wydarzeń jest całkiem sporo losowych i są dość ciekawe. Na przykład tornado przechodzi przez mapę, wyrywa wszystko po drodze. Deszcz kwasu niszczy delikatnie, ale wszystko na całej mapie, a masę rzeczy tutaj trzeba po prostu dbać, bo może się okazać, że nasze linie zasilające działka na murach są podłączone tylko w jednym miejscu, jedną linią. I to nagle zostaje przerwane i lockdown, wszystko się wyłącza. Z czasem istotne jest to, by zacząć tworzyć elektrownie geotermalne albo jądrowe, bo też takie tutaj są. Istnieje nawet mechanika doprowadzania płynów, więc gra zaskakuje swoim poziomem rozbudowania już w tej alfie. Jeżeli chodzi o potwory w The Rift Breaker, zaczynamy od małych, padających na strzała, wygłodniałych, nieco przerośniętych szczurów. Kończymy na bossach, które zadają duże obszarowe obrażenia, mają masę zdrowia i potrafią naprawdę podejść do naszej bazy, a my cały czas do nich prujemy z końca mapy aż do środka. Po drodze spotykamy też różne inne typy, plujące kwasem, powodujące obrażenia obszarowe, szarżujące. Na razie jeszcze potworów jest trochę mało, ale takie hordy liczące naprawdę tysiące sztuk są w tej grze cudowne. My jako pani kierująca mecham też się trochę rozwijamy o nowe bronie, nowe przedmioty używalne jak tarcze albo też miny, możemy zaminować jakiś teren, a bazę rozwijamy o system badań, na przykład dające wyższe poziomy budynków, nowe działka i tutaj dla przykładu z zamontowanym railgunem albo miataczem ognia, albo też artyleryjskie, więc jest do wyboru do koloru. Bardzo doceniam u autorów to, że pozwalają testować ich grę przez zwykłych graczy, a nie od razu oczekują iluś na 100 euro czy iluś 10 za dostęp do pobagowanej prealfy. Stosują złotą i dobrą zasadę. Gra będzie, jak będzie gotowa. No a warto też na koniec wspomnieć tutaj, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, że gra ma się bawić na Xboxie i PS4, ale też te wersje będą jak będą. Kolejna sprawa w The Rift Breaker to muzyka. Bardzo dobra, świetnie dobrana, ambientowa, kiedy budujemy, nic się nie dzieje, oraz bardzo dynamiczna, mocna, przyjemna, pompatyczna, kiedy pojawiają się fale potworów. Dodatkowo potęguje to efekt tego, ile tych potworów jest i jak pięknie wygląda ich likwidowanie. To jakby trochę
They Are Billions, podkręcić graficznie i pod względem spektakularności oprawy. Co bym dodał i poprawił? Przede wszystkim podkręciłbym lekko pierwsze budynki zasilające. W mojej ocenie na razie w tej wersji, co oczywiście na pewno może ulec zmianie, za dużo budynków zasilających musimy tworzyć na początku gry, by móc zrobić jakąś w miarę działającą i broniącą się bazę. Wiadomo, z czasem trzeba dbać o inne elektrownie, na przykład na biomasę czy na przykład jądrowe, to jednak brakuje delikatnie balansu na początku gry, bo czasami obrona tych kopalni na początku, kolejne budynki żrą więcej prądu niż elektrownie dają radę zrobić na tym pierwszym tierze rozwoju. Delikatnie poprawiłbym po prostu wydajność tych wiatrowych i słonecznych. Inna sprawa to tryb kreatywny. No skoro jest to kreatywny, to proszę nie wysyłać mi miliarda obcych, jak postawię jakiś budynek na wyższy tier, oraz proszę o brak limitu surowców. W końcu jest to tryb kreatywny. Kompletnie do zmiany i wymiany jest system badań, oparty tutaj o po prostu czekanie. Jak zobaczyłem badania robiące się 40 minut, to się przeżegnałem mimo bycia apostatą i ateistą, kiedy cała rozgrywka jest ustawiona na przykład na 2 godziny. Z drugiej strony to może mieć minimalny sens, kiedy ustawimy rozgrywkę właśnie na przykład na 2 godziny i musimy zmieścić odpowiednie badania w te 2 godziny i koniec. Do wymiany podstawowy binding klawiszy, jak... No nie rozumiem, jak można umieścić odskok, czy powiedzmy sprint, obok trybu budowy, który włącza nam bronię i strzelanie, czyli shift obok kontrola. I czasami bardzo często trafiałem nie w shifta, a w kontrol i nagle w środku walki chciało mi się budować. Ogólnie wychodzenie z trybu budowy nagle do walki jest trochę za długie i czasami powoduje śmierć na miejscu, ale to są jednak rzeczy, które można bez problemu zmienić. Autorom poleciłbym też popracować nad stopniem trudności ogółem, bo stopień easy potrafi nagle przywalić nam przeskokiem do mega trudnego, a w mega trudnym gra potrafi nam przywalić falą miliarda potworów, ale tych najsłabszych. To trzeba ponownie troszeczkę zaorać i ten stopień trudności, żeby po prostu rósł proporcjonalnie, a nie drastycznie góra dół, góra dół. Easy powinien posiadać duże pola bogatych surowców, jak to easy, a nie takie same, jak są na hardzie. Ale przyznam pozytywnie jedną rzecz. Hard jest mega fajny. Naprawdę mega przyjemny. Pod względem tego, że czujemy wyczerpywanie się surowców. Jeżeli ktoś z was kochał stopnie trudności wysokie w The Year Billions, myślę, że tutaj się bez problemu odnajdzie. Jeżeli potwory zjedzą nam duży fragment muru, czujemy, że jego budowa kosztuje cenne surowce. Z drugiej jednak poprawek wymagają koszty odbudowy. Mając wieże automatyczne naprawiające bazę, praktycznie zużyłem całe jedno złoże surowców na to, by naprawić mury zaledwie po malutkim deszczu kwasowym. Mimo że każdy mur był uszkodzony może na 5% zdrowia, zżerał praktycznie tyle surowców, co jakbym miał go rozwalić i podstawić ponownie. Takie miałem wrażenie. To też jakoś procentowo powinno zostać poprawione, bo szybkość tego naprawiania jest bardzo, bardzo wolna, a koszty bardzo wysokie. Poprawiłbym też system surowców, by były jasne wykresy, ile pobiera biomasy elektrownia na paliwo zielone, i wiecznie nie wiedziałem, czy mam zapasy na biomasę, czy jednak nie, ile to żre, ile to zużywa, czy mi wystarczy, czy jednak nie. Przydałoby się po prostu jakieś wykresy zużycia, coś takiego. Ale finalnie powiem, że jest to jedna z najbardziej obiecujących gierek, jakie ostatnio grałem. Nawet byłbym skory postawić The Rift Breaker gdzieś obok mega popularnego, mega fajnego They Are Billions, ale jako takiego, wiecie, małego braciszka, który może podrosnąć. Jeszcze nie dosięga mu do kolan, ale wydaje mi się, że ma szansę na to, żeby być dobrym braciszkiem. Graficznie gra powoduje wytrzeszcz oczu, pod względem mechanicznym też nie jest źle. Na razie słusznie, że ten tytuł jest w zamkniętej becie. Naprawdę słusznie, czy tej zamkniętej alfie, czy innej gamie, bo potrafi przynajmniej u mnie nieco rwać na wysokim poziomie rozbudowania oraz po prostu oferuje jeszcze troszeczkę za mało treści. Mimo to już testy dają mega frajdę z obrony przed tysiącami potworów w spektakularny, piękny sposób, podobnie jak w The Year Billions. Liczę na rozwinięcie troszeczkę mapy, by na przykład gniazda potworów generowały je z czasem, by było jednak nieco więcej pozytywnych, losowych wydarzeń, bo ja spotkałem chyba same negatywne, by elementów wyposażenia naszego mecha również było trochę więcej, czy na przykład jakiś system levelowania, skilli, coś w tym stylu. No, można też zapytać na koniec, jaki będzie przedział cenowy tej produkcji. Na Steamie wyczytałem, że decyzja nie jest jeszcze podjęta, ale może w okolicy $30 i ma być to pełna gra, a nie wczesny dostęp. Można też zapytać o tryb sieciowy lub kooperacji. Wśród odpowiedzi autorów na Steamie można przeczytać wprost, że dopiero po ukończeniu kampanii i wydaniu pełnej gry mogą ruszyć pracę po prostu nad kooperacją w formie darmowej aktualizacji, więc no szansa na koopa po premierze może jest. Wszystko rozbija się po prostu o siłę studia i pewnie też ilość pieniędzy. Nie da się rozwijać singla i multi naraz, dodatkowo na własnym silniku z małym studiem. No autorzy nie mają tutaj gotowego silnika, robią wszystko samemu. Ja już teraz zostawię miniaturkę zieloną i w systemie kuratora Steam
też wyślę grubego lajkacza, wydaje mi się, że gra już teraz na to zasługuje. Tak byście z góry wiedzieli, że mimo iż jest to bardziej zapowiedź, grę warto po prostu się nią interesować i warto ją dodać do obserwowanych na Steamie albo dołączyć do oficjalnego Discorda. Link macie w podpiętym komentarzu. I mimo to, że to są ludzie z mojego miasta, którzy robią grę i jest to po prostu polska gra, wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie jest dobra. Na koniec klasyczna scenka podziękowalna, jednak ponownie nie wymienię was z każdego nika z osobna, robię to i tak bardzo często, na koniec poproszę was o zainteresowanie się akcją na Się Pomaga. O tym, że sytuacja finansowa szpitali nie jest łatwa, a przez pandemię jest coraz gorzej, wiemy wszyscy. To państwo powinno w sumie wspierać szpitale, jednak wiemy jak jest, dlatego w podpiętym komentarzu pozostawię wam nawet po prostu linka do wsparcia akcji na Się Pomaga, która ma wspierać szpitale w takiej, powiedziałbym, bardzo podstawowej formie, jaką jest jedzenie, środki czystości, rękawiczki, kombinezony, coś co musi być natychmiast, a nie wtedy, kiedy rząd zdecyduje się dofinansować szpitale. Więc jeżeli macie okazję, po prostu podrzućcie im tam, nie wiem, dychę. Mamy tyle ludzi w wieku produkcyjnym, że spokojnie możemy uzbierać kilkadziesiąt albo nawet kilkaset milionów na potrzeby szpitali. Tyle.